Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Witajcie w kolejnym update'cie, w kolejnych danych co do mojego testu diety ketogenicznej. Zapraszam. Ostatni film, gdy byłem po 3 tygodniach, około 4 tygodniach diety, nagrałem 14 marca, czyli teraz idealnie praktycznie kolejny miesiąc minął i kontynuuję jedzenie w ten sposób. Co zobaczyłem idąc dalej? Po pierwsze, nie mam żadnych bólów głowy, żadnych objawów tej ketogrypy. To wszystko zniknęło. Mój organizm sobie świetnie radzi na niewęglowodanowej diecie. To po pierwsze. Po drugie, największy plus, coś co najbardziej mi się podoba, coś co najbardziej mi służy, coś co najbardziej zmienia moje odczucia co do tego stylu jedzenia, to jest to, że nie ma żadnej chęci na węglowodany, nie ma chęci na słodkie rzeczy, nie ma chęci na takie różne rzeczy, o których myślałem sobie wcześniej i które mnie kusiły, na które musiałem marnować na przykład swoją mentalną energię na diecie czy na próbie zrzucenia, żeby się temu oprzeć. Tak? Tu tego praktycznie nie mam. Nie mam tego ani trochę. I to jest piękne i to jest moim zdaniem najlepsze w całej tej diecie, bo gdy nie musisz się przejmować tym, że zejdziesz na złą drogę, czy że gdzieś tam są jakieś ciastka, są jakieś słodycze, są jakieś ciasta, które byś normalnie cię kusiły i pewnie byś, a to zjem trochę. To tutaj tego w ogóle nie ma. I to jest piękne. Kolejna rzecz, która fajnie się z powrotem wyrobiła, to performance na siłowni, czyli wyniki sportowe. Żadnej różnicy nie mam, nie odczuwam teraz już w porównaniu do tego, co było wcześniej. Jeśli chodzi o ciężary, są na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o taką jakąś wytrzymałość, też jest na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o moją wagę, to spadła. Spadła kolejne około 2 kilo spadła od czasów, kiedy się widzieliśmy, czyli nie jest to już taki drastyczny spadek, jak wtedy miałem, gdzie miałem spadek od 95,5 bodajże do 93, potem do 91,5 i teraz przez te kolejne 4 tygodnie udało się fajnie zwrócić do 88,6 i ta sylwetka wygląda fajnie w lustrze z tego, co widzę i też mierzę, bo co tydzień mierzę sobie obwody, klatki, brzucha, nogi i bicepsa, oprócz tylko ważenia się, bo sama waga często nie powie ci za dużo. Wiesz co, musisz patrzeć na swoją kompozycję ciała, jak to wygląda, czy zwiększają się proporcje pomiędzy tym a tym. I wiesz, to nie jest takie proste, jak tylko patrzenie na wagę, bo też waga często fluktuuje i to jest oczywiste, że raz masz więcej różnej materii w organizmie, raz mniej i to zależy od tego, twoje potem ważenie. Także gdy się mierzysz, gdy się badasz, gdy próbujesz schudnąć, nie mierz tylko swojej wagi, ale też obwody. No i też oczywiście mierz tą wagę zawsze w tym samym momencie, najlepiej rano, ona czczo, żeby ten pomiar był miarodajny. No ale tu nie jest o tym, jak się ważyć, tylko o diecie ketogenicznej. Widzieliście pewnie filmy, gdy byłem w Wiedniu i to była taka przerwa od tej ketozy. To była przerwa od ketozy, nie jakaś super, mega, maksymalnie do balls to the walls, jadłem jak świnia węgle. Raczej 2-3 posiłki dziennie miałem węglowe. Śniadanie miałem bez węglowodanów, później sobie zjadłem jakiegoś loda, później sobie zjadłem jakieś ciastko w jakiejś słynnej restauracji. No po prostu to był Wiedeń, trzeba było to przeżyć. Ale teraz jaki był efekt po tym Wiedniu? Bo zanim do tego Wiednia pojechałem, miałem plateau, miałem taki blok na ciężarze w siłowni. Nie mogłem zwiększyć podciągnięcia z ciężarem. I już od 2 albo 3 tygodni właśnie wcześniejszych, gdzie na tej ketodiecie byłem i już trochę myślałem, że to właśnie może przez tą restrykcję węglowodanową, może przez ten spadek energii, i nie mogłem pobić pewnego rekordu, mimo że trochę schudłem, więc myślałem, że wiecie, podciągnięcie z ciężarem jest łatwiejsze, gdy jesteś chudszy, no bo mniej musisz podciągnąć, ale wciąż mi to nie szło. I co ciekawe, gdy wróciłem z tego Wiednia,
Był tam tydzień przerwy od siłowni, był też ten trochę przerwy od ketozy, w sensie jadłem więcej węgli. Wróciłem na front siłowniowy w mojej piwnicy i poszło. Poszedł nowy ciężar, którego tak długo nie mogłem podnieść. I to mi dało do myślenia, że być może, żeby tutaj były fajne rezultaty sportowe też, oprócz tych sylwetkowych, trzeba raz na jakiś czas dodać może trochę węglowodanów do diety. I jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać, jak sobie ja to u siebie ustawię, spróbuję ustawić, ale był mega benefit, gdy wróciłem faktycznie po zjedzeniu trochę tych węgli. Chyba, że to był też efekt tego, że po prostu miałem tą przerwę od siłowni, której dawno nie miałem i przez to tak mój organizm sobie świetnie poradził. A może to były właśnie naczynia połączone? No, ciężko powiedzieć. W każdym razie będę musiał się temu przyjrzeć, będę musiał wydestylować, co to było konkretnie i zacząć to świadomie używać, a nie tylko przypadkiem. Też widziałem kilka filmów właśnie ludzi, którzy oprócz robienia ketozy ćwiczą i też wielu ich sugerowało, żeby raz na 2-3 tygodnie zjeść sobie trochę węgli, zjeść sobie trochę węglowodanowych posiłków, dlatego że napełni nam to te rezerwy glikogenu i będziemy mieć potem lepsze rezultaty przez te kolejne 2-3 tygodnie. I też nie jest to tak, że potrzebujemy bardzo dużo węglowodanów, żeby żyć, czy żeby w ogóle mieć dobry performance. Bo wynikało z tych badań, które ten jeden gość przedstawił, może poszukam tego filmu i gdzieś to zalinkuję, było, że ludzie na tej diecie niskowęglowodanowej zaczynają bardziej efektywnie korzystać z tych rezerw glikogenu, które są w mięśniach, plus z tych węglowodanów, które i tak zawsze gdzieś tam przemkną do tej diety, bo zawsze trochę tych węglowodanów przemknie tą drogą lub tą i one są lepiej wykorzystane przez twój organizm. Dobrze, to tyle o sporcie. Jeśli chodzi o samopoczucie, jest moje samopoczucie jak zawsze świetne. Nie ma tu żadnej różnicy. Czystość umysłu jest taka, jak była. Największe, co mnie najbardziej cieszy, to jak chodzi waga powoli i to, jak ta sylwetka się kształtuje. W sensie proporcje tu na przykład obwodów klatki, do nogi, do brzucha, do bicepsa i to wszystko idzie w dobrą stronę. Także jest to na pewno rezultat tego, że to białko i tłuszcze raz, że fajnie stabilizują produkcję hormonów, a dwa, że fajnie oszczędzają mięśnie. Czyli wiesz, jak to zawsze jest na redukcji, że spala się trochę tych mięśni. A dzięki temu, że tutaj jest dużo białka, jest dużo tłuszczu, to te mięśnie są oszczędzane tak jakby. Zauważyłem lepsze, że mój organizm lepiej używa tłuszczu i sprawia, że te mięśnie zostają i nie wyglądają tak źle czy tak sucho, jak często na redukcji klasycznej. Także tutaj bardzo dobrze się czuję, bardzo sobie chwalę to, jak moja sylwetka się zmienia i kolejne 4 tygodnie jak najbardziej na plus. Dziękuję bardzo za komentarze, które zostawiliście pod tym pierwszym filmem o ketozie. Było ich dużo, w ogóle dużo dość wyświetleń i to jest fajne, że ludzie się tym interesują, ludzie to testują, ludzie tam patrzą. Ludzie, niektórzy uważają, że to jest dieta jak Dukana, niektórzy ludzie uważają, że to jest dieta, która ich wyzwoli. Też trzeba podejść do tego trochę zdroworozsądkowo, trochę trzeba też być człowiekiem i gdy na przykład wyjechałem do tej Austrii, to wiedziałem, że muszę sobie pozwolić na doświadczenie tej Austrii. I żeby to zrobić, no trzeba też trochę zjeść, a poza tym, żeby to zrobić, trzeba też zobaczyć, jak organizm ponownie zareaguje na włączenie węgli. Także cały ten proces tej ketozy u mnie to jest taki jeden wielki eksperyment. Jak na razie uważam ten eksperyment za bardzo udany. Pierwsze 7 tygodni, super. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekajcie na kolejny update za jakiś kolejny miesiąc zapewne. Dzięki bardzo, życie poczciwe. Dajcie mi znać, co wy uważacie o tej diecie, o tym podejściu do jedzenia, odżywiania. Jak najbardziej na ten moment moja opinia dalej na thumbs up, czyli na plus. I widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Pozdrawiam, cześć!